Witajcie serdecznie, 19.01, u mnie godzina 13.01. Możemy startować. Cotygodniowe spotkanie otwarte, no prawie cotygodniowe, gdzie pokazujemy wykresy na żywo. Także za chwilę przejdziemy, słuchajcie do wykresów. Pokażę Wam najpilniejsze kwestie, czy co powtarza się w tym tygodniu, czy przy ostatnie dni, czy gdzie są najłatwiejsze momenty, powtarzające się momenty transakcyjne. Na początku, kilka słów o projekcie czy o nas. Na naszej stronie internetowej forexystrader.pl możesz odebrać bezpłatny kurs początkujący. To jest zakładka bezpłatny kurs na naszej stronie www. Jeżeli jeszcze nie przejrzałeś tego, czy nie miałaś jeszcze okazji, także tu są również przykłady transakcji tego, co robimy od 10 lat. Sama strona nasza, projekt internetowy, funkcjonuje od 2010 roku. Na naszej grupie, czy na różnych grupach aktualnie, ja pokazuję w tym momencie dostęp do grupy zamkniętej is Trader, czyli dla kursantów, którzy już uczestniczą w profesjonalnej części kursu, czy w takich zajęciach bardziej konkretnych, bo dzisiaj będziemy skakali po różnych tematach, ale pokażę Tobie trzy konkretne czy najważniejsze rzeczy, od czego zacząć. Od czego zacząć, czyli. Przyjeżdżasz z autem do naprawy do mechanika i nie interesuje cię, jak zbudowany jest silnik, nie interesuje cię, ile czasu mu to zajmie, tylko chcesz mieć po prostu naprawiony samochód. Czy w przypadku, kiedy nie masz samochodu, to po prostu jest pytanie przed tobą, jak zarobić 100 tysięcy najszybciej, żeby ten samochód kupić, tak? Niekoniecznie interesują cię kwestie techniczne, taka jest prawda. Tutaj, akurat kwestie techniczne pojawiają się i jest to fajna zabawa, bo pokazujemy powtarzające się układy. Czy to będzie pierwsza kwestia, którą, do której dzisiaj nawiążemy? Będę pokazywał 1, 2, 3 najczęściej powtarzające się układy, których możesz poznać 6 lub 12 w naszym projekcie. Także to są lata doświadczenia tego, co najczęściej powtarza się na wykresach. Drugi punkt, o którym będziemy mówili, to jak dynamika ceny tutaj się kształtuje, czyli jak w tych momentach możemy, czy nie powinniśmy, albo właśnie jest dobry moment do zajmowania pozycji, czyli dynamika ceny to będzie drugi punkt dzisiaj na zajęciach, gdzie w skrócie omówimy, dlatego mówię, że trochę skaczemy po tematach, ale będzie to interesujące spotkanie. Zostań z nami do końca, również dowiesz się, w jaki sposób możesz odebrać czy przystąpić do profesjonalnej, Części kursów, czy właściwie pakietu kursów, które są 70% tańsze z okazji wyprzedaży Black Friday. Czy mamy cały taki tydzień promocji, także dowiesz się o tym też, jak przyspieszyć swoją naukę o 5 lat. Natomiast za chwilę przejdziemy do wykresów na żywo. Na początek dwa słowa, może takie bazowe odnośnie projektu. Na zajęciach profesjonalnych skupimy się na tym, jak. W przeciągu 3, 4, 5 pierwszych tygodni czasu zarobić, odebrać pierwszy 1000 dolarów w transakcjach 150, 250, 350 dolarów, czyli nie w jednej transakcji, ale w kilku powtarzających się tradeach, tak żeby odebrać pierwszy konkretny zysk. Natomiast z tej strony Wiśniewski Michał, jestem założycielem projektu. Tutaj kilka zdjęć, żeby może nie pokazywać całej prezentacji czy godziny, słuchaj zajęć odnośnie tego, jaki jest projekt, co robimy i tak dalej. W skrócie pokażę Wam w praktyce, jak to wychodzi od wielu lat, jakie są efekty naszych kursantów, czyli co Wy robicie w praktyce za zamkniętymi drzwiami, czego możesz się nauczyć na otwartych webinarach. Ja jestem tutaj po lewej stronie. Pierwsza osoba po lewej stronie to akurat jest zdjęcie z pracy mojej w banku sprzed ponad 10 czy sprzed ponad 12 lat, jak pracowałem jeszcze na etacie. A tutaj już zdjęcia z mojej aktualnej rzeczywistości. Tak wygląda moje biuro czy biurko, komputery, na, którym, na których pracuję. Także urzęduję teraz w takim miejscu. Nadaję do Was z południa Meksyku, gdzie mieszkam od 8 lat. Także jest to częścią dłuższej historii gdzie pokazuję cały ten czas i trading w praktyce, a także inne rzeczy rozwojowe, czy jak fajnie potoczyło się życie, czy jakie kursy przeprowadzam w międzyczasie dla brokerów, tak jak tutaj przykładowo czy instytucji brokerskich w Polsce, jak również za granicą, są to szkolenia, które prowadzę instytucjonalne od 8 lat przykładowo, czyli dla domów brokerskich, dla instytucji, dla największych brokerów w Polsce. Także są to bardzo konkretne zajęcia, gdzie pokazujemy bardzo powtarzające się y, paterny. Y, niektóre z nich mają prawdopodobnie 80%, jak wchodzisz w rynek, y, czyli stosunkowo szybko możesz się tego nauczyć w porównaniu do nauki samodzielnej, która normalnie zajmuje lata. Y, także to jest taki y, skrót tego co robimy w tym czy podobnym projekcie, przykładowo po angielsku też prowadzę, czy w przyszłości może więcej będę prowadził tego typu szkoleń, nie wiem, zobaczymy jak się rozwinie czas i nasze możliwości, jesteśmy troszeczkę ograniczeni czasowo, a tutaj już przykłady transakcji, czy screeny z tych trade'ów, czy screeny z mojego życia, gdzie mieszkam, także tak w skrócie pokazuję co się dzieje u mnie. Myślę, że czasami jedno czy pięć zdjęć więcej mówi niż jakbym godzinę wam tłumaczył, w jakim kierunku potoczyło się moje życie, czy gdzie zmierza. Także będziemy patrzyli też na transakcje kursantów, czy ćwiczenia, jakie wykonujecie właśnie za zamkniętymi drzwiami. Do tego służy grupa zamknięta na Facebooku, gdzie przejdę teraz, przykładowo pokażę wam, jak w naszej grupie zamkniętej, czyli tych osób, które się już uczą, jest tutaj ponad 600 osób, które przychodziły tego typu kursy, czy są bardzo blisko związane z naszą grupą yy, i tutaj wklejacie ćwiczenia, przykładowo zajęć na żywo, które robiliśmy akurat tutaj swing trading, Rafał pokazuje, tak, czyli yy, zmiana agresywna, krótkoterminowa zmiana trendu, czyli jeden z powtarzających się kładów, tak, Rafał tutaj zaznacza na wykresach, takie było mniej więcej zadanie domowe, gdzie pokazywałem to na wykresach na żywo, Artur tutaj pokazuje to samo. Zobaczcie, tu jest już przykład transakcji. Transakcji jakąś realną, realną kwotą, czy już odpowiednim lotem, gdzie mamy tutaj też tego typu swing, o którym rozmawialiśmy na zajęciach. Swing trading, tak jak Artur tutaj napisał swing, przykład swingu, w skrócie, tak? Tutaj już w grupie posługujemy się skrótami myślowymi i gotowymi transakcjami. Czy wy postujecie, co się dzieje, tak? Rynek tutaj spada. Artur odbiera zyski, tak? Często tego typu ruch to jest właśnie 200, 300, 400, 500, 600 dolarów w jednej poszczególnej transakcji. To widzicie w naszych transakcjach w grupie. Tutaj Artur pokazuje inny pattern, przykładowo zwycięski, tak zwany pattern powtarzający się, tak? Tutaj akurat pattern numer 8, gdzie zapostował wejście w rynek. Zresztą słusznie jest to na różnych instrumentach, czyli parach walutowych, złocie, ropie na różnych instrumentach które e, tradujemy tutaj Bartosz też przykłady swing tradingu to słuchajcie tylko z ostatnich zajęć w ostatnim tygodniu gdzie pokazywałem swing jak swing trading e, wygląda czy jak wchodzimy w tego typu transakcje w międzyczasie dzisiaj i ogólnie będę wam pokazywał bardziej proste transakcje, czyli od czego zaczynamy. Tutaj Bartosz znowu postował praca domowa, przykłady swing tradingu, tak, gdzie znajdujemy tego typu przykłady. Tutaj Mirion również praca domowa. Pewny nie jestem, ale chyba taki lekki swing, tak, jak swing trading tutaj wyglądał na jego koncie, czyli jak wykorzystujecie tą pracę, którą wykonujemy i na otwartych zajęciach, i za zamkniętymi drzwiami w profesjonalnych kursach. Jak wyglądujecie tą pracę w praktyce? Tutaj pattern numer 6, Artur również tak, czyli jak wyglądają i tutaj już transzowe budowanie pozycji. Tutaj widzicie trading, który już jest na powiedzmy bardziej zaawansowanym poziomie nie na pierwszych zajęciach otwartych, pokazujemy tego typu kwestie, tylko później. E, czytaj, jak jest jedna transakcja otwarta, druga to są te zielone linie i w jaki take profit, czyli w jakie zyski. Celujemy z reguły tego typu transakcja, to jest już no może nie tyle większa, co już konkretna ilość pipsów 40, 50, 60 pipsów to jest 400, 500, 600 dolarów grając, tradując, handlując jednym dużym lotem. To tak odnośnie tego, co się dzieje w grupie i do czego prowadzą te zajęcia. Czytaj, jak rozmawiamy o naszych kursach, czy możliwościach, czy co prezentuje rynek. 100% konta w 10 minut. Ktoś tutaj postuje, tak? Niedużym wolumenem, zobaczcie, ale można, tak? Niedużym wolumenem, ale można. Także pokazujecie tutaj transakcje różnymi wolumenami, a ja pokażę w skrócie, jak wyglądają, jak wyglądają może nasze paterny, czy jak to wygląda w praktyce, jak zaczynamy, tak? Co jest, co jest istotne, czy co jest takiego na start, Także pokażę Wam przykładowe slajdy, jak wygląda, jak wygląda typowy pattern, czy typowe patterny powtarzające się. Najprościej to, co można określić od razu w praktyce, a co później ćwiczycie przez dni, tygodnie, miesiące, czy jeden pattern można ćwiczyć y, całe życie tak naprawdę i skupić się tylko na nim. A akurat ten pattern, który pokazuję na otwartych zajęciach jest Najprostszy, najczęściej powtarzający się to jest pattern numer 2. Znacie go z praktyki, z różnych szkoleń, które prowadzimy. Dzisiaj również wspomnę o dynamice ceny, czyli jak wchodzimy w ten układ, z jakim stoplossem oraz jak to się odbywa na danych. Oczywiście na tego typu otwartych, godzinnych zajęciach. Zostań do końca, zobaczysz, jakie są wnioski z tego wszystkiego, tak? w jaki sposób możesz nauczyć się tradynować znacznie szybciej, w jaki sposób możesz odebrać pierwsze 500 000 dolarów i w jaki sposób powtórzyć to, jak już zobaczysz, że na twoim koncie to powtórzyłeś czy wykonałeś pierwszy raz wtedy jest to znacznie, znacznie łatwiejsze. Wzrasta pewność siebie, powoli zwiększamy wartość lota. Tak to wygląda w praktyce. To jest takie przyspieszenie w pigułce. Także ja na kursach czy nawet otwartych webinarach pokazuję już jakąś pigułkę, nie jak z czego składa się silnik samochodu, nie jaką trasą mamy jechać, tylko jak z punktu A do B mamy przejechać. Jest to gotowe rozwiązanie, tak, żeby odnosić tego typu wyniki już na pewnych z dużym prawdopodobieństwem Transakcjach, czyli jak to wygląda później w praktyce, też widzisz i w naszych kursach, i w naszych slajdach, e, i w przykładach e, opinii, czy tego, co wy postujecie na naszej stronie. Tak? Czyli różne przykłady finansowe waszych wyników, różne przykłady waszych tradeów. E, wczoraj rozmawiałem z osobą, która, e, z którą przeprowadzałem rozmowę odnośnie kursu mentoringowego naszego, czyli bardziej do przodu, elitarnego kursu trzymiesięcznego na żywo. I padło pytanie tutaj właśnie o wyniki i transakcje w naszej grupie. Tutaj słuchajcie w zakładce, co i jak są transakcje w grupie i opinie klientów. Także to są transakcje z ostatnich tygodni, miesięcy, lat z Facebooka i to, to też co podsyłacie mailowo, czyli jak wyglądają opinie z tego typu kursów, jak wyglądają Wasze wyniki finansowe, jak to wygląda w praktyce. Próbuję tutaj otworzyć, czy kliknąć jeden z takich slajdów, tak? Typu, jak wyglądają wasze wyniki, w jaki sposób zarobić właśnie 500 tys. dolarów, jak szybko się to dzieje, jakim wolumenem. Czasami widzicie, że to nie jest duży wolumen, że to są nieduże loty, przykładowo, tak? Czy ogólnie, jak wyglądają transakcje? To są różne wasze transakcje, które screenujemy na grupach Facebook, które prowadzimy. Jedna grupa jest otwarta, druga jest zamknięta właśnie dla grupy szkoleniowej, czyli dla osób, które przystępują do szkolenia. Także przejdźmy, słuchajcie, do wykresów na żywo. Dzisiaj będzie o kilka, kilka powtarzających się typowych akcji. Przyjdziemy również na wykres Bitcoin, także zostań do końca. Wyciągniemy pewne wnioski, co się dzieje na Bitcoinie, czy gdzie inwestorzy szukają inwestycji globalnych i krótko i długoterminowych, czyli co się dzieje na tych wykresach. Oraz na koniec zajęć, czy w drugiej połowie zajęć, powiem, czy pokażę właśnie w jaki sposób. Dla osób, które myślały o tym, żeby poduczyć się tego 12, 15, 20 razy szybciej, tak? Są specjalne lekcje, czy można skorzystać z kursów, które normalnie kosztują wiele tysięcy złotych, można skorzystać 70%, a nie mamy nietypową promocję yy, przez, czy przy, w tym tygodniu do zakończenia yy, zapasów, czy jak skończą się miejsca, jest tutaj ograniczona ilość miejsc. Także o tym powiem w drugiej połowie spotkania, czyli jak sami wyciągniecie. Wnioski z tego, co się dzieje. Także odpalamy wykres, i mówiłem tutaj, że są trzy główne rzeczy, o które dzisiaj będziemy się zaczepiali, czy które podsumujemy. Tak? Pierwsza kwestia to, to są powtarzające się układy, tak zwane paterny. Paterny z angielskiego coś, co się Pojawia przykładowo P2. Tutaj, co zaznaczam na wykresie, to jest przykładowo pattern numer 2. W skrócie na naszych grupach widzicie, że ludzie piszą później pattern numer 2 albo P2. To jest taki skrót, powtarzający się układ, tak? To jest pierwsza rzecz, którą możesz poznać już dzisiaj na webinarze otwartym poznasz. Natomiast to, co poznajesz za zamkniętymi drzwiami, czy tutaj dochodzisz do tego, żeby była to Twoja profesja, to jest przykładowo jeden z bardziej zaawansowanych. Czynników czy kwestii dynamiki ceny, czyli jak cena się tu porusza, czy opłacało się tutaj wchodzić w rynek, czy nie. Jak wejść w te transakcje, gdzie cena dynamiki, czy dynamika ceny pokazuje, że można, czy wręcz należy otwierać pozycję, tak? I trzeci punkt, o którym jeszcze nie zdążyłem mocniej wspomnieć, ale o który też się dzisiaj zaczepimy, to dane. Czyli jak dane publikowane są o 14.30, dzisiaj było takie pytanie na mailu, czy o 16.00 i rynek przykładowo zaczyna agresywnie spadać. Jak na tym zyskać? Jakie są warianty? Czego możesz się nauczyć w przyspieszonym tempie? Korzystając z tych trzech głównych czynników, gdzie normalnie jest to lata nauki, ja pokazuję Wam 12-15 lat doświadczenia w praktyce, gdzie możesz przerobić to w 2-3 tygodnie, 4 tygodnie czasu dosłownie. Mi zajęło to 3-5 lat. Pierwszych tradeów, treningów, mimo tego, że tradowałem na rynku akcji, to później jak przyszedłem na rynek Forex, była to całkiem inna akceleracja, były to całkiem inne y, możliwości, ale jednocześnie też inne pieniądze, tak? Całkowicie inne pieniądze. Także pytanie do Was: y, skąd jesteście też? Chciałem zapytać. To zawsze na początku pytam, zadaję pytanie: jak, y, jak publika, skąd przybywacie? Z różnych stron świata z reguły często jest to 100, 200, 300 osób na webinarze, także dosłownie dookoła świata Szczecin Ryszard pisze ze Szczecina. Pozdrawiam moje rodzinne miasto Ostrów, Pomorze Kołowej, herowa Bruksela, Wrocław, Wiedeń. W międzyczasie patrzymy na wykres Bitcoina, za chwilę do niego przejdziemy, za parę minut. Niemcy, łódź Tomaszów Mazywieckie, trąbki wielkie, częstochowa, gliwice, Chicago, z całej Polski, z całego świata przybywacie. Także słuchajcie, w tym momencie patrzymy na euro-dolar wykres N30. Zrobimy krótkie podsumowanie tego, co najczęściej pojawiało się na wykresach, co było najciekawsze. To są ostatnie dni. Mówimy tutaj o listopadzie, ostatnie dni, ostatnie godziny. Tak? Ja w międzyczasie patrzę na czat. Paryż, Łódź, UK, Kraków, tu jest pattern numer dwa. No to będę chwilę wyżej odbył się tak zwany swing. To była praca domowa naszych kursantów z kursu mentoringowego, czyli zalitarnego kursu na żywo, gdzie rozmawiamy co tydzień o tego typu kwestiach i zadaję jeden pattern właśnie do ćwiczeń, stąd postujecie to później na grupie. Tutaj odbył się typowy swing. Często tego typu swing, akurat w takim wydaniu, czyli Dramatyczna czy krótkoterminowa zmiana trendu, która może się rozwinąć na dłuższe zachowanie. Zobaczcie, że ktoś, kto prawidłowo był w stanie zidentyfikować tego typu ruch, 80 pipsów to jest często 800 dolarów na rynku, tradując jednym dużym lotem. Natomiast nie trzeba było wchodzić agresywnie tutaj na górce czy zmianie trendu. Podczas gdy mamy układy również, które są bardziej pewne, gdzie na spokojnie może się wychwycić. Gdzie wiadomo, gdzie wchodzimy w rynek, gdzie jest to przykładowo tutaj 35 czy 40 pipsów, jest to 350, 400 dolarów jednym dużym lotem tradując, i to jest przykład typowej transakcji. Tutaj, chwilę później, jest to pattern numer 1, Ta flaga, którą widzicie, to jest typowy pattern numer jeden, który też omawialiśmy na zajęciach profesjonalnych ostatnio i omawialiśmy jak. Tutaj zajmowalibyśmy pozycję, czy w jaki sposób otwieramy pozycję, w jaki sposób ustawiamy stop loss, jak przestawiamy ten stop loss na zero i jak odbieramy tutaj zysk. Podobne dalej zachowanie odbywa się tutaj w postaci patternu numer 2, jak również kolejnej flagi widzicie, gdzie mamy kolejne wyrwanie i nieduży pattern numer 2, także tylko na przestrzeni kilku godzin, czy jednego, dwóch dni handlu, na przestrzeni ostatnich dni, Widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery przykłady zaledwie na jednej parze walutowej, czy jednym instrumencie, który daje tego typu sygnały, tak? Sygnały, które się powtarzają. Tutaj przykładowo swing, ponownie swing to są widoczne, już mówię o takich widocznych momentach. Na otwartych webinarach nie mówię o kwestiach, które są bardziej zaawansowane, czy potrzebna jest jakaś konkretna analiza techniczna. Wiecie, pół godziny rzeźby na wykresie. wykresie? Nie, mówimy tutaj. O najprostszych momentach, które od razu możesz zastosować i uczyć się jej w praktyce. Tutaj mamy typowy pattern numer dwa. Znaczy, może nie są typowe, ale mamy typowe zachowania cieni, tak jak tutaj typowy swing przykładowo. Czy tutaj pytanie do osób, które są na webinarze i przeszły kurs zaawansowany, czy są w trakcie, jaki tutaj jest pattern? Słuchajcie. Tutaj widzimy ten moment, który zaznaczyłem. To jest tego typu pattern. Tego typu pattern, który wskazuje, na spadek. Napiszcie na czacie, który to jest? który to jest yy, pattern? Jestem ciekaw, czy są z nami dzisiaj osoby, które są też na profesjonalnym kursie. Tak, piszecie tutaj pattern numer 3, pattern numer 3, pattern numer 3, pattern 12 swing, pattern numer 3, pattern numer 3, tak? Są z nami osoby, które przeszły już taki kurs czy przechodzą yy, w trakcie, także pozdrawiam was serdecznie. To jest pattern numer 3, tak? Także nie tylko mieliśmy tutaj sygnał swingu, ale też cały pattern numer 3, który świadczył o tym, że następuje przegięcie tutaj w tym momencie. Zobaczcie, to jest przegięcie, tutaj rysuję i są typowe momenty, które pokazują, nie wiadomo ile wykres będzie spadał. Czasami jest to 20 pipsów, czasami jest to 220 pipsów, tak? Ale jest to typowy moment. Tutaj też był podobny tego typu prawie że typowy moment, tak? Zmiana trendu, także o tym też mają się nauczyć w projekcie. Jak zmienia się trend, czyli jak tradować przy zmianie trendu, jak tradować na typowe spadki, jak tradować na typowe wzrosty, czyli trzy możliwości, trzy najbardziej praktyczne rozwiązania. Także to jest tylko euro także patrzymy tylko na jeden instrument yy, na przestrzeni dwóch, trzech, czterech dni, co się działo na tym instrumencie. Ja patrzę też, yy, przed chwilą pytaliście o instrument typu złoto i co jeszcze się tutaj dzieje. Pytacie też o publikacje, widzę. Okej, okay, za chwilę. Napiszcie pytanie jeszcze raz, słuchajcie, bo czat leci tak szybko w dół, jak spływają tutaj odpowiedzi, że ja czasami po, po prostu podczas spotkania nie jestem w stanie wychwycić wszystkich pytań. Także możecie jeszcze raz wkleić swoje pytanie, jeżeli to jest istotne. Tutaj przykładowo na złocie to są sytuacje często publikacji danych. Są to często sytuacje publikacji danych to jest, są te duże ruchy, tutaj tradujemy przykładowo w oparciu o dynamikę ceny na publikacji danych, tak? Czytaj, czy jest to w zgodzie z trendem, czy ruch tutaj wykonywany, to jest drugi punkt, o którym dzisiaj mówimy. Dynamika ceny, czyli jak tradować nie tylko na powtarzające się układy, tak? Czyli gotowe układy, które mówią nam o tym, że prawdopodobieństwo ruchu jest bardzo duże w danym kierunku, ale sama dynamika ceny, co również... Rozbija się tutaj w tym wypadku o dane, czyli bardzo zaawansowane kwestie. Tak naprawdę, dla mnie to jest nieskomplikowane, ale dla kogoś, kto by zaczynał dopiero pierwszy czy drugi tydzień, to będą bardzo zaawansowane kwestie, ale bardzo łatwo je wyjaśnić na, na podstawie tygodnia, dwóch, trzech tygodni wspólnej pracy, czy oglądania nag nagrywanych materiałów wideo, gdzie ja mam takie transakcje nagrane od lat. Od 2009 roku, tak? gdzie nagrywam takie transakcje, i tutaj wykres przykładowo spada, zatrzymuje się w jakimś momencie podczas tej świecy i znowu spada. To jest moment dynamiki ceny powtarzającej się, który pokazuje, że nie wiadomo, czy odbierzemy ten odcinek 20 czy 40 pipsów, czy 120, ale wiemy, jak wyjść z rynku po tak zwanym benchmarku, jak świece odwracają o albo po po prostu ilości pipsów, tak? Jak rynek zrobi 80 pipsów na wykresie, tu jest akurat H4, to większą ilość pipsów byśmy celowali, ale na wykresie M30 to 80-120 pipsów to byłby świetny wynik, tak? Świetnie. Także tego uczycie się również na kursach czy na naszych otwartych zajęciach, że twój wynik finansowy na koniec miesiąca nie musi być 120 czy 2000 pipsów. Może być to 20 pipsów. Czyli tak naprawdę zysk totalny ze wszystkich ruchów może to być taki ruch na koniec miesiąca, 20 pips, tak? Tylko jednym małym lotem będzie to 20 USD. 20 pips jednym dużym lotem będzie to 200 USD. Jak zwiększamy wielkość lota i tradujemy na 10, 20 pipsów, ale 10 lotami, to jest już 2000 dolarów. W ten sposób na koniec miesiąca, słuchaj, nie celujemy wcale w 200-300 pipsów, tak jak na początku nam się wydaje, bo wiecznie zaczynamy tradować, czy każdy początkujący, wiadomo, niedużą wielkością lota i to z reguły bez wiedzy, co kończy się ani nie jakąś konkretną ilością pipsów na koniec miesiąca, ani też nie kończy się zyskiem, tak? Natomiast mając dany konkretny plan, w jaki sposób wchodzimy przykładowo. Tego typu pattern numer jeden, jak on się rozwija dynamiką ceny, czyli drugim punktem, o którym wspominałem. Czy jakie dane wychodzą tutaj o tej godzinie, czyli cały, cały dzień nie musisz czekać na ten moment, tylko o 14 wchodzisz na wykres, jak wychodzą dane. Tu też jest taki moment, tak? Najpierw jest akcja, reakcja, jest powrót, i później wykres definiuje się, że dalej będzie spadał. Znowu nie był to bardzo duży ruch, ale było. To w miarę zaznaczone na wykresie, że wykres porusza się ze sprzedawcami, czyli że będzie spadał. Nie wiadomo tylko, jaką konkretną ilość pipsów, tak? Patrzę na Wasze pytanie na czacie. Marta, czy są paterny, na których, czy są instrumenty, na których paterny nie działają? Myślę, że jakbyśmy jakoś długo szukali, to pewnie znajdzie się jakiś instrument, który jest niestandardowy, ale wszystkie te, na które patrzycie tutaj, czyli standardowe na platformach standardowych Forex, do których Wy macie dostęp, a nie w domu tradingowym dziwnych instrumentów, przykładowo spready czy stopy procentowe, to są całkiem inne rzeczy, o których nie usłyszycie ani tutaj, ani nawet na kursie. Tak? Tylko w domu tradingowym, jak tradujemy tego typu kwestie. Wszystkie tutaj instrumenty, tak jak pary walutowe, ropa, S&P 500, wszystkie te instrumenty poruszają się tak samo. Na bazie ludzkich oczekiwań, strachu i euforii. Tak samo odwracany jest trend, tak samo występuje pattern numer 8, tak samo funkcjonuje swing. Na wszystkich tych instrumentach mamy te same ruchy. Dlaczego tak jest? To jest pytanie do Was na czacie. Jak mamy więcej czasu podczas zajęć zamkniętych, to ja Wam zadaję te pytania i Wy odpowiadacie na nie, a jak nie odpowiadacie, to wtedy następuje najlepsza nauka, bo nie znamy odpowiedzi na pytanie i dochodzimy do tego wspólnie, tak? Dlaczego tak się dzieje, że to funkcjonuje na różnych interwałach różnych instrumentów? A ja odpowiem na kolejne pytanie. Paweł, na danych jaki interwał? Na danych z reguły będziemy patrzyli na interwał. No, właśnie, to też bym skierował do Was pytania, ale dzisiaj mamy trochę mniej czasu. Jest to otwarte spotkanie, uczymy się jakichś podstawowych kwestii. Także szybko odpowiadam na pytanie. Na danych z reguły M30 interwał, czyli na danych szukamy tutaj typowy swing, tak? Tutaj typowy swing. Tutaj typowa flaga, zobaczcie. Tutaj typowe zawężenie sprzedaży ze wsparciem oporem i przegięcie sprzedawców, a później przegięcie kupujących na instrumencie, który jest. Yy, yy, bardziej pro kupujący ostatnio, typowy swing, tak nieduży ruch, zobaczcie, tak i znowu kupno, to są typowe ruchy które możesz odczytywać, ale po co odczytywać to wszystko, na początku ja pokazuję tobie, na początku na pierwszych zajęciach naszych, obojętnie czy to zajęcia na żywo czy na wideo, pokazuję tobie jak przejechać samochodem z punktu A do B, jak z domu do marketu, bezpiecznie, szybko i jednorazowo, tak jak przejdziesz raz z domu, najszybszą trasą do marketu, wiesz jak wsiąść w samochód sam i zrobić to jutro identycznie, dwa razy, cztery razy dziennie, jak potrzebujesz. Tak, to jest słuchajcie, pattern numer dwa, czyli najprostsze rozwiązanie, które widzimy na różnych interwach. To jest ropa wykresem 30, widzicie tutaj, tak? Typowy pattern numer dwa. Wcześniej patrzyliśmy na euro-dolar wykresem 30, czyli całkiem inny instrument na innych momentach tutaj mamy typowy swing, czyli bardziej zaawansowane już tradingowe rozwiązanie do handlu, tu też mamy typowy swing. Tutaj mamy nieduże paterny numer 2, ale tu jest typowy taki moment właśnie do odbioru mniejszej, czy większej ilości pipsów. Tutaj jak myślicie, tego typu odcinek, ile to będzie pipsów na ropie 30, bo ropa jest trochę bardziej zmiennym instrumentem, więc tutaj jestem ciekaw, czy orientujecie się, ile taki odcinek może dać, czy Wycisnąć z rynku można. Marta tutaj odpowiada: psychologia tłumu działa? Tak, dokładnie o to chodzi. Na wszystkich tych instrumentach, obojętnie czy to są roboty, czy ludzie, roboty też są programowani przez ludzi. Także wszystkie te instrumenty tradowane są w ten sam sposób. Taka sama euforia, taka sama panika, te same patterny, ta sama powtarzalność, tak? Nikt nie będzie siedział na pozycjach długich, jak rynek mocno spada, czyli nikt nie będzie obstawiał wzrostów mocno. Jak rynek agresywnie zaczyna spadać, to nikt nie będzie tutaj wzrostów zaczynał, obstawiał, czy, czy duzi gracze, czy mali. Tak? Wszyscy kontynuują spadki. To są kilka prostych rzeczy, których musisz się nauczyć. Tego właśnie. To właśnie pokazujemy w przykładach transakcji już bezpośrednio, tak? w kursa. Także piszecie tutaj Rafał, to jest związane z ludzką psychiką, dokładnie. Marek też chciałbym się nauczyć wykrywać paterny, tak jak wy pokazujecie, co czym jest. Super. Yy, Marek, 100 punktów zjazd i 50 do odebrania. To już piszecie tutaj. Marek pisze o ropie. Zobaczmy, ile tu jest punktów w takim razie, tak? Ile tutaj y, pipsów rynek spadał? Około 70 pipsów. Z czego rzeczywiście do odebrania było albo pierwszy rzut 20, albo około 60 pipsów, tak, tradując na cały ten odcinek było około 60 pipsów, czyli jednym dużym lotem to by było 600 dolarów, tak, jednym małym lotem 60 dolarów, tak, zysk końcowy na koniec miesiąca nie musi być 1200 pipsów, powtarzam, tak, ale to wszystkiego nauczycie się w przyszłości. Dominik pisze, ja jestem po zaawansowanym szkoleniu, polecam zwycięskie układy, super, czy są jeszcze jakieś osoby, które są po naszym szkoleniu albo w trakcie? Czyli domyślam się, że są dzisiaj z nami osoby, które są w trakcie szkolenia, czy się uczą, tak? Dopiero. Jesteśmy w trakcie kursu mentoringowego, ale dzisiaj nie o tym mowa, tak? Dzisiaj pokazujemy dwa, trzy czynniki, które są najważniejsze, tak, żebyś zrozumiał, od czego zacząć na rynku, jak wsiąść na rynek i co kontynuować, a czego się nie uczyć, jakichś wskaźników. Jak działają średnie kroczące, jak, jak działa rynek w całości. Tego się jasne nauczysz podczas analizy technicznej, przykładowo profesjonalnego szkolenia, ale na początku interesuje cię, jak zarobić pierwsze pieniądze, tak? Wchodząc w tego typu rynek, tak? I w tego typu pattern numer dwa, który jest mega potwierdzony ruchem na rynku, czy jest, powtarza się w różnych momentach, tak? W różnych momentach. Te same to są układy, zobaczę. Tu jest dolar do złotówki, wykres dzienny, w ogóle inna. Para walutowa w innym interwale czasowym, egzotyczna para walutowa, nasza zresztą, tak? Także pytania natomiast dzisiaj były, czy są odnośnie tych spajków, czyli gwałtownych ruchów na danych. To jest taki trzeci element, który dzisiaj chciałem zaznaczyć na tym spotkaniu. Że pytacie czasami z perspektywy początkującej, właśnie Michał, ile czasu muszę spędzać na wykresie. Czy to jest dwie, czy to jest 8 godzin, czy ile dni w tygodniu, czy w jakich porach, tak? To jest odpowiedź na pytanie, słuchajcie. Odpowiedź na pytanie często, jak już wiesz, jak tradować, czy jesteś, powiedzmy, przygotowany do tego w odpowiedni sposób, to możesz przejść na tabelę danych, która wychodzi codziennie. Tutaj jest akurat today, November 18th, tak? 12.43 u mnie, odświeżymy tutaj. Jest pierwsza 32 p.m., 13.30 u mnie, to jest aktualny czas. I tutaj w tabeli widzimy jakie ważne dane dzisiaj wychodziły. O 7:30, 19:00 mojego czasu wychodzi coś ważnego i o 8:30 rano wychodziło coś ważnego na Kanadyjczyku, tak? I tak można podejrzeć nawet cały tydzień, żeby przechodzić na wykresy właśnie w tych porach. Tak? Wtedy ja przed 7:30 niekoniecznie muszę trade'ować, mimo to, że podczas dnia mogę znaleźć coś ciekawego, tak czy siak. Na wykresach, ale te ciekawe momenty na danych to będą właśnie tego typu sytuacje, gdzie tu wykres jak tutaj, akurat jest w miarę dynamik, dynamika ceny, czyli na szkoleniu by, byśmy dyskutowali tutaj na profesjonalnym szkoleniu, czy opłaca się otworzyć rynek, bo zobaczcie, mamy typowych sprzedawców tutaj, dynamika ceny jest prospadkowa, stoi mniej więcej w miejscu, ale widzimy, że wisi to na włosku. Był wcześniej sygnał do sprzedaży w pole, z którego wykres wcześniej uciekał, ale jest jeszcze tutaj ta przestrzeń. Także zadawałbym pytanie, czy wchodzimy w rynek, czy jeszcze nie? I podpowiadam, i tłumaczę, i uczycie się w ten sposób, tak? Jak ustawiamy stop loss? Czy tutaj, czy poziom wyżej? Na poziomie 1, czy na poziomie 2? Jak szybko przystawimy go na 0? Co się stanie, jak rynek tutaj zaryje, dosłownie mówiąc, i odbije? Albo przybije agresywnie? Jak przestawiamy take profit, czyli jak bierzemy zysk? To są bardzo konkretne punkty, ale tych punktów, zobaczcie, zobacz. Jeden punkt. Kiedy wchodzimy w rynek? Jaki to interesujący moment? Jak go namierzyć? Tak, interesujący moment. Jak go namierzyć? Interesujący moment. Drugi punkt. Jaka jest dynamika ceny? Tak? Trzeci punkt. Czy dane jakieś nie wychodzą, albo wręcz szukamy tych danych, czyli momenty na rynku, żeby cały dzień nie siedzieć przed wykresem? Tak? Ania pisze, że jest w trakcie szkolenia, tak? Jakub, w trakcie podstawowego, ale już czeka gold, tak? Agnieszka, ja jestem pierwszy raz. Pozdrawiam osoby, szczególnie, które są pierwszy raz z nami, bo najszybciej najwięcej w ten sposób się e, dowiecie. Piotr w trakcie e, szkolenia. Miron w trakcie, tak? Także są osoby. Karol, jestem po zwycięskich układach i świetne szkolenie. Także są osoby dzisiaj z nami, które, e, które są w trakcie szkolenia, bo te osoby też padają na otwarte webinary, na których pokazujemy no podstawy, ale w taki przyspieszony, znaczący sposób, tak? Także Powtarzający się układy, kiedy wejść w rynek, drugi punkt, dynamika ceny, jak się zachowuje, czy opłaca się wejść w rynek akurat w ten powtarzający się układ i dane. Czy dana godzina pozwala nam na wejście w rynek, albo wręcz czekamy na wyjście danych, żeby tradeować na najczęściej powtarzających się wariantach na danych finansowych, tak? Najczęściej powtarzający się warianty na danych finansowych. Patrzę, czy są tutaj inne instrumenty, które mają interesujące czy ciekawe zagrywki, mam na myśli, na ten, na ten znaczący, nieznaczący moment. Widzicie tutaj, że są typowe wyprzedaże czy zmiany swingu. Tutaj jest przykładowo pattern numer 6. To takie pierwsze rzeczy, które rzucają mi się w oczy. Typowe powtórzenia patternów numer 1 w trendzie spadkowym tak? typowy swing. No, wystarczy wiedzieć po prostu, jak do tego przysiąść i co powtarza się najczęściej z najmniejszym ryzykiem. Czyli zaczynamy trading w ogóle od patternów i powtarzających się układów z najmniejszym ryzykiem, tak? Czyli od tych, które są najprostsze, najłatwiej je zdefiniować, najłatwiej odebrać z nich zysk. To są dwa, trzy pierwsze układy, Również na, i na naszym otwartym webinarze, i w profesjonalnym szkoleniu możesz odebrać listę sprawdzającą do wejścia w rynek. Także zostań z nami do końca webinaru i nasz menedżer może wklei na naszym czacie. Lista sprawdzająca do wejścia w rynek to ci troszeczkę rozjaśni w głowie, co jest najważniejsze: trend, wsparcie, opory, dynamika ceny. Niektóre z tych rzeczy omawiamy już teraz. Tak jak wspominam o dynamice ceny, tak? dalej ryzyko fali ABC, godziny handlu, ruch dzienny. Czyli właśnie jakie dane, publikacja danych, o tym też wspominamy dzisiaj, tak? To są wszystko rzeczy z checklisty. Oczywiście sama checklista nie powie tobie od razu jak tradeować, ale jeżeli tradujesz dopiero tydzień, miesiąc czy pierwszy rok, to na pewno przyspieszy twoje zainteresowanie pewnymi kwestiami, które są najważniejsze. Czy ruch dzienny na danej parze, którą obserwujesz, gdzie chcesz w rynek, czy się już wykonał, czy to jest może minimum ruchu dziennego i mamy całe spektrum tego ruchu dziennego, bo jest ranek albo popołudnie, ale ruch dzienny się jeszcze nie wykona, albo dwukrotnie już się wykonał ruch dzienny i wtedy ciężko oczekiwać, że trzykrotny ruch dzienny danego dnia się statystycznie wykona, tak? To są proste rzeczy. To są proste rzeczy, które dają niesamowity obraz skomplikowania. Jak ktoś nie ma o tym pojęcia, to oczywiście, tak jak pierwszy raz spojrzałem na silnik samochodowy, do dzisiaj jest to dla mnie troszeczkę magia, ale jak pierwszy raz patrzyłem, to nie miałem pojęcia. A teraz jak jestem, nie wiem, 58 raz u różnych mechaników w Meksyku, w Polsce serwisuję różne auta. To widzę, jak oni zakładają filtr, jak zmieniają świecę, jak skrywa, ze, zdejmują pokrywę tego silnika, jakie to są proste rzeczy, tak naprawdę. Jak ktoś wie, jak się do tego y, zabrać, tak? Także przejdźmy, słuchajcie, do y, katalogu szkoleniowego. W katalogu szkoleniowym możecie zobaczyć, czy czasami podczas y, naszych otwartych webinarów pokazuję Wam y, pierwsze kwestie, w jaki sposób Wy tradujecie, czy jakie wyniki odbieracie na naszych kursach. To są osoby często sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, sprzed trzech tygodni, tak? Osoby, które odbierają z tych wyników właśnie, ja podczas rozmów, jak przystępujecie do kursów, często na żywo mentoringowych, mówię, że często jest to, są to wyniki z dnia handlu pomiędzy 700 a 1200 dolarów, bo tak najczęściej ci, którzy tradują, pokazują tego typu wyniki, tak, z danego dnia, czy z dwóch dni, że często jest akurat ten przedział kilkuset, czy około tysiąca dolarów, jak już ktoś serio traduje, przykładowo połów, połówką, połową dużego lota, to nie jest duża transakcja, tak, a zobacz, wykonując kilka transakcji yy, w, w przeciągu dnia, czy w serii takiego dobrego dnia, yy, można zarobić, czy odebrać te kilkaset dolarów i to przysyłacie mailowo, albo wrzucacie bezpośrednio na naszą yy, grupę, Pokazując nieduże transakcje, niedużym wolumenem, zobacz, po kilkadziesiąt dolarów, czasami jest ich więcej, albo dwie, trzy po 100, 200, 500 dolarów, tak, w jednym uderzeniu. Także tego typu tabel i wyników waszych mamy z ostatnich 10 lat sporo. Mamy setki, tysiące waszych transakcji, które wrzucacie na grupie. Tutaj pattern numer 2 i dynamika ceny, zobaczcie. To są już rzeczy, właśnie gdzie ktoś prawdopodobnie przerobił, czy Robert pewnie był na naszym kursie, to jest post z jakiegoś przed jakiś tam czas, miesięcy czy lat, akurat tutaj 2017 rok. Ja to pokazuję słuchaj od 2010 roku. Także jest to dosyć dopracowane w szkoleniu, yy, o którym za chwilę również usłyszycie. I to są wasze trady, które dzisiaj widzieliście na aktualnych wykresach, co się powtarza najczęściej, a tutaj zobaczcie, 2017 rok. Te same trejdy, tak? Wejście w rynek, po. Paternie numer 2, tak? Typowy pattern numer 2, wejście w rynek do odbioru tutaj zysków, gdzie Sławomir pokazuje, gdzie go zyski interesują, właśnie gdzieś tutaj, gdzie jest rynek. Transakcja wciąż była otwarta. To już są, tutaj pisze akurat Sławomir, 400 pips jednym kontraktem. Także to jest 400 dolarów wtedy zysku, tak? Jeżeli to było 40 pips w jednej transakcji. Tych transakcji różnych osób, ale identycznych transakcji jest sporo. Akurat, paternu numer 2, tak jak Dawid. Dawid tutaj pisze pater numer 2 na D1. Najprościej się go nauczyć i ja do tego gorąco zachęcam, żeby korzystać z tego jednego paternu. Tutaj pater numer 1, też dosyć nieskomplikowany i najczęściej powtarzający się na wykresach. Najszybciej można nauczyć się odbierać w ten sposób zysk, czyli jak przyjechać samochodem z punktu A do punktu B. Tak jak pokazujecie to później w grupie, tak? Na dzień dzisiejszy to już jest 10 lat tego, co robimy, także to są setki, żeby nie powiedzieć tysięcy osób, które z tego korzystają i korzystały w tym czasie. Myślę, co jeszcze wam pokazać na dzisiaj. Przejdźmy może na wykres. Za chwilę słuchajcie, pokażę Wam też dla osób, które są zainteresowane komercyjną częścią naszego projektu, czytaj jak przyspieszyć o 5 lat nauki. Będę za chwilę mówił o Black Friday, czyli Black Week właściwie. Tydzień wyprzedaży naszych kursów w specjalnej cenie, gdzie zamiast 5, 10, 15 tysięcy złotych możecie skorzystać w symbolicznym ujęciu z trzech kursów, słuchaj, z trzech potężnych kursów, gdzie jeden kurs właśnie mówi o tym, o powtarzających się układach. To jest jeden kurs nagrany na wideo w całości. Drugi kurs mówi o dynamice ceny i ćwiczeniach na żywo, jak otwieramy te transakcje. To jest symulacja live tradingu. I trzeci kurs to jest właśnie o danych, czyli o wejściu w rynek, w jaki sposób na danych tradujemy. Jakie są podstawowe kwestie, żeby odebrać zysk, powtarzający się sposób na danych, czyli na danych też rynek wykonuje powtarzające się akcje, często identyczne. To są trzy kursy, czyli pakiet trzech. Kursów w praktyce, tak? Nagranych na wideo, gotowych do obejrzenia. Z reguły to zajmuje 2, 3, 4 tygodnie obejrzenie takich trzech kursów, bo jest tutaj masa materiału, są przykłady transakcji z rynku na żywo z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat. Natomiast odnośnie bitcoina, również w mailu wspominaliśmy, bo jest to jakaś alternatywa do długoterminowych pozycji. Tu jest akurat wykres N30. Ja, słuchajcie, szczerze mówiąc, jak zacznę od wykresu D1. To nie jestem wielkim fanem kupowania tego typu instrumentów i czekania, aż wzrośnie z 10 tysięcy na 17 tysięcy. Chociaż z 10 tysięcy dolarów, korzystając z niedużego lewara, czyli to, że jak masz 100 dolarów na koncie, lewar powoduje to, że tak naprawdę twoja inwestycja może wynosić 1000 dolarów, więc można pomnożyć tutaj ten 1000-10-krotnie, dosłownie, tak? Czyli z 1000 dolarów możesz zrobić 10%. W tak krótkim czasie, miesiąca czy półtora miesiąca czasu, jak ten instrument dalej będzie przykładowo rósł, ja nie mówię, że on będzie rósł. To jest, to jest zapowiedź, słuchajcie, em, doradców inwestycyjnych czy analityków e, City Group, którzy e, mówią o tym, że ten instrument może rosnąć. Mnie ich prognozy w żaden sposób nie interesują, bo ja jestem traderem. Ja nie skupiam się na tym, co ludzie prognozują. Tak? Jak ostatnio Bitcoin rósł. Yy, właśnie yy, niesamowicie w ostatnich latach, czy wcześniejsze było duże uderzenie, to oni prognozowali, że to się nie wydarzy, tak? Teraz jak on rośnie, to prognozują, że to wzrośnie dwukrotnie. Więc niekoniecznie dla mnie ma sens, więc trzeba budować swój konfident, swoje zaufanie, swoje momenty do tradingu na rynku, bo po prostu w ich biznesie nie jest to, szczerze mówiąc, wprost, żeby przyciętny człowiek zarobił na rynku, tylko oni chcą zarobić na rynku, tak? Czyli teraz mogą zachęcać wszystkich do inwestowania na rynku bitcoina, żeby kupować pozycje, bo oni kupili tydzień wcześniej albo miesiąc później, a za tydzień, dwa dokonają sprzedaży, czyli pozbędą się tych pozycji, dzięki czemu rynek zaliczy duży drop i przeciętni inwestorzy prywatni nie zarobią nic na tym, tak? Tylko Citigroup przykładowo. No tak wygląda, słuchajcie, życie na rynkach finansowych. Tricky inaczej, tak? Tricky. Trzeba po prostu mieć web mocno na karku, Cztery y, kończyny mocno na ziemi, nie tylko dwie, ale cztery, i być gotowym po prostu na to, co rynek pokazuje na wykresach, a nie y, na to, co mówią analitycy. A na wykresach, przykładowo przeszedłem na Bitcoin 30-minutowy, są niesamowite niesamowite możliwości do tradingu, niedługoterminowo, żeby trzymać pół roku i modlić się, żeby to dalej wzrosło albo spadało, tylko w przeciągu dnia. Za chwilę to je pokażę. Na czacie pytacie się, jak można się tego nauczyć. Huber pyta, jak zakupić szkolenie. Za chwilę pokażę, w jaki sposób możecie skorzystać ze szkolenia. Syty pyta, Panie Michale, jaki był pan, Pana rekord największa wygrana w jednym tradzie? Moje transakcje największe to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów z reguły, tak? Mówimy o największych tradach, czyli stosunkowo to są nieduże trady w skali rynku czy inwestorów, e, którzy nawet w Polsce zdarza się, że pokazują pół miliona czy milion przykładowo z dnia czy z tygodnia, czy nie wiem ile czasu im to zajmuje, bo nie śledzę ich. E, w moim przypadku jest to przykładowo 44 czy ponad 50 tysięcy dolarów e, w poszczególnym tradzie, który trwa wtedy kilka dni przykładowo, tak? Kilka dni. Także tutaj na instrumencie tego typu widzimy, że jeżeli on jest prowzrostowy i powtarza się pattern numer 8, który możemy prześledzić wstecz za chwilę, gdzie tego typu momenty się powtarzały, to z odpowiednią dynamiką ceny, gdzie dynamikę ceny tutaj widzimy w prawdziwych zakupach czy sprzedaży, to jest ta tabelka tutaj, sprzedaż, zakupy, tak? Widzimy faktyczny wolumen. Czyli możemy porównać tutaj jeden z niewielu instrumentów, gdzie faktycznie możemy porównać wolumen z tym, co się dzieje na rynku, bo o to czasami pytacie i tego też uczymy na szkoleniach. Czyli jak faktycznie rynek zaczyna rosnąć, tak? Zobaczcie, tu jest tego typu pattern, tak? To jest jeden z moich ulubionych wymyków na Bitcoinie przykładowo. Zobaczcie, tu też podwójnie się on pojawił, tutaj pojedynczo, tutaj pojedynczo, czyli szukamy momentu, gdzie nie tylko jest wzrost, ale wolumenem on jest potwierdzony, że nie 13 tutaj tysięcy, tylko milion trzysta, tak jak tutaj miga, milion siedemset, milion do 20 tysięcy, duża przewaga kupujących, tak? 500 tysięcy do 30 tysięcy, ale to trzeba wiedzieć, jak to odczytywać, bo chwilę tu jest 5000, a tu 9, czyli przewaga kupna, a za chwilę jest na odwrót, tu jest 1 milion, a tu jest 10 tysięcy, tak? To się zmienia na przestrzeni sekund, potrzebne jest olbrzymie doświadczenie, albo łatwo po prostu można to mówić czasami na jednej godzinie lekcyjnej, 45 minut, gdzie widzisz ile możesz się nauczyć na otwartym webinarze, tak? Gdzie ja mówię o tych 3, 4, 5, 6 czynnikach i dwóch, trzech patternów, które możesz nauczyć się w praktyce. Natomiast tak, w aktualnej yy, promocji, która jest dostępna przez kolejne dni na naszej stronie, tutaj patrzycie na nasz Black Week, czyli Black Friday promocję, która wychodzi wcześniej, ona będzie dostępna, tu jest napisane przez 12 dni, ale tak naprawdę mamy, yy, z tego co Mateusz, nasz menedżer, yy, yy, pisał, 11 miejsc. Również będziecie otrzymywali, Krótkie lekcje, na razie wstępne. Tutaj jest y, slajd z takich lekcji, które przesyłamy wa, Wam mailowo, czyli właśnie jak powtarzające układy występują na rynku, później jak symulacja tradingu, czyli jak dynamika ceny i jak dane. To są y, wideo, które Wam przysyłamy bezpłatnie. Na szkoleniu aktualnie ono już wyszło oficjalnie w mailingu. Także zeszło 9 miejsc, zostało 11 dostępnych miejsc możliwe, że w przeciągu dnia, 2-3. Miejsca zniknął, natomiast odświeżyłem tutaj stronę zakupu. Normalnie trzy te szkolenia o wartości 1500 i 2000 zł kosztowałyby 5000 zł. Tutaj możecie skorzystać z tego w wartości 1490 zł. Trzy potężne szkolenia. Jest to dużo analizy technicznej, są tutaj trzy podstawowe paterny zwycięskie. Jako bonus otrzymujecie dodatkowo trzy układy, czyli patent czwarty, piąty i szósty, czyli mnóstwo przykładów handlu, również na przykładach wideo nagranych w praktyce. Czyli jak to wygląda, jak już tradujesz na tych układach, jak to wygląda w praktyce, jak wyglądają te transakcje, w jaki sposób wy później postujecie w grupie właśnie no, mniejsze i większe sukcesy, tak? mówiąc wprost. Także na tym polega projekt Forexis Trader. W ten sposób. Osoby, które chcą zacząć z grubej rury, czy od razu wejść po prostu w świat, jak wyglądają transakcje, jak powtarza się najczęściej to, co można wykorzystać w praktyce. Ja słuchajcie, kopiuję ten link i przekazuję Wam teraz na webinarze. Także jest chwila, moment, żeby skorzystać z tego linku, czy wykupić szkolenie. Miejsca zobaczymy, będą dostępne przez jakiś czas, czy jak się skończą, dosłownie. Rafał pyta, właśnie, co to za platforma od Bitcoin? To jest platforma Bitmex. Tak się nazywa? Platforma bitmex.com. Jest to skrót od Bitcoin Mercantile Exchange. Nie Bitcoin Mexico, jak ktoś mógłby pomyśleć, tylko Bitcoin Mercantile Exchange, czyli kontrakty na Bitcoin, tak? Także tu jest. Karol pyta, kursy są dostępne od razu po zakupie? Tak, na naszej stronie internetowej Forex Trader, jak się zalogujesz i skorzystasz z tego linka, klikając tutaj kup teraz, przechodzisz do krótkiego formularza zakupu, gdzie możesz opłacić przez przelewy 24 czy PayPal'em. Jeżeli ktoś chce opłacić łatwiej czy szybciej PayPalem, może kliknąć tutaj w link. Paypal i w ten sposób w 3 sekundy otrzymujesz potwierdzenie płatności i od razu automatycznie dostęp do tych trzech kursów. Także dostęp jest automatyczny i jest dostępny po zalogowaniu się w zakładce Moje kursy, od razu masz dostępne, widoczne te trzy kursy w promocji jako jedną całość. Patrzę jeszcze jakie pytania spływają. Marcin pisze, że tak samo to samo działo się ze złotem. To samo co z bitcoinem rozumiem, tak? Ze złotem w 2011 roku zachęcali do zakupu korporacyjni analitycy, tak? Że złoto dalej będzie rosło, a później spadło o 1 trzecią. Dokładnie. Także to jest taka historia z instrumentami, z tym, co mówią analitycy, a co robią traderzy. Traderzy robią dokładnie przeciwnie: wykonują trady, nie mówię, że zawsze, czasami z tłumem, ale często przeciwnie do tego co cała reszta, także to jest jakaś krótka, ale olbrzymia, skoncentrowana nauka tego, co robimy w praktyce, tak? Także to jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób się tego nauczyć, w jaki sposób przyspieszyć tą naukę, w jaki sposób skorzystać z tego tak, że tak jak w grupie zamkniętej, zobaczmy jakie jeszcze są transakcje, czy co się dzieje tutaj ciekawego, różne pytanie, czy przykłady trainów. Tutaj przykładowo pattern numer jeden. To jest chyba jeden z najbardziej yy, powtarzających się, czy najprostszych do wykorzystania też tradeów. Rafał. Rafał akurat jest po kursie chyba z rok, jak nie dwa lata czasu, po kursie zaawansowanym Forex, także przeszedł pełne takie szkolenie. Także to jest typowy pattern, który dzisiaj też pokazywałem, z typowym wejściem w rynek w tym momencie, z typowym odbiorem zysku, tak? Bardzo typowa, typowa, powtarzająca się transakcja. To pokazujecie w grupie zamkniętej, a ja postuję tutaj w jaki sposób, co robimy na jeszcze bardziej elitarnych, zaawansowanych kursach na żywo. Czyli kursach, które są znacznie droższe, które przekazują tą samą wiedzę, ale we wszystkich możliwych wariantach. Pokazuje, czym się różni realizacja zysku od... Korekt, czymś różni korekta od realizacji zysku. Jak to wykorzystać? Jedna taka lekcja może być warta tysiące dolarów, bo jak wiemy, jak to wykorzystać w praktyce, życie po prostu na rynku staje się 3-5-10 razy prostsze w bardzo krótkim czasie. Tutaj Rafał, pattern numer 2, znowu postuje, tak? Także to są wasze ćwiczenia, posty, a także jakieś krótkie relacje z mojego życia. Jak tutaj właśnie mówię, że w Cancun właśnie przyszedł huragan. Jak w październiku wróciłem do Cancun z Polski, ze Szczecina, wróciłem do Meksyku i załapałem się na huragan, jeden z największych na przestrzeni ostatnich 10 lat. I dalej Wasze trady. Na koniec słuchajcie zajęć. Ja wklejam jeszcze raz link dla tych, którzy pogubili się czy potrzebują, ten link. Grzegorz pisze tutaj, spróbuję swoich sił na szkoleniu z tobą. Ok, ja wklejam jeszcze raz ten link. On będzie dostępny tutaj przez chwilę, bo za chwilę kończymy zajęcia. Na koniec, na koniec zajęć, słuchajcie, ja pokazuję jakieś sceny z życia. Czy luźno mówimy o Meksyku, o tym co się dzieje? Akurat yy, z kilku ostatnich dni nie wklejałem żadnych nowych zdjęć, ale możemy yy, zobaczyć. Co się ogólnie dzieje, czy nie wiem jakie, nie pamiętam jakie ostatnie z września, października, czy teraz już jest listopad. Co robimy tutaj, zdjęcia właśnie z huraganu, o którym wspominałem w Cancun, tak wygląda ulica po huraganie. Niedługo wkleję jakieś nowsze zdjęcia, co ostatnio robimy, bo pogoda znacznie się poprawiła. Czy cały czas jest ciepło, tylko po prostu przez chwilę padało, czy były deszcze przez przypadek, nie przypadek odwiedziła mnie para Polaków u mnie w domu, bardzo fajni ludzie przez kilka dni urzędowali, także miałem cza szansę, czas porozmawiać chwilę po polsku, tutaj jedna, jedna z moich ulubionych widoków w Tulum tutaj gdzie mieszkam to jest też dobry moment jak macie pytanie odnośnie rynku czy jakieś luźne pytanie odnośnie Meksyku, czy jeszcze cokolwiek wam chodzi po głowie, to, to jest dobry moment na koniec zajęć zawsze, żeby podpytać, czy dowiedzieć się czegoś, czy co potrzebujemy na kolejnych zajęciach, dowiedzieć się, czy zorganizować, tak, czy, czy co będziemy robili w przyszłych miesiącach, tak? Będziemy prowadzili dalej szkolenie na żywo, a także ten Black Friday, o którym mówię, to jest taki skrót szkoleń, nazwałbym to szkoleniem w pigułce, tak? Bardzo konkretnym, bo zanim obejrzeć to szkolenie, to też minie tydzień, dwa, trzy, ale już z pierwszego z tych szkoleń nauczysz się powtarzających układów, tak? Reszta to są bardzo konkretne ćwiczenia, wykorzystanie tego w praktyce. Tutaj przykładowo takie u nas to się w Meksyku nazywa senote, senotes. Po polsku też jest nazwa, która mówi senoty, ale jest tak rzadka, że ja nigdy wcześniej w Polsce nie słyszałem o żadnych Senotach, ale tak się nazywa. To są takie słodkowodne źródła, jaskinie, gdzie można sobie popływać w takiej rzeźkiej wodzie. Także, jak jest super ciepło, to można udać się w takie miejsce, takie nieduże kąpielisko albo takie prywatne jaskinie nieduże, gdzie można popływać. Także fajne miejsca. Tutaj już typowa plaża między Cancun a Tulum, gdzie, gdzie mieszkam, czyli na wybrzeżu Karaibskim. O, a tutaj e, u mnie w domu tarantula, ale słuchajcie, niejadowita, także nie ma się czego obawiać. To są bardzo płochliwe pająki i zwierzęta, które tutaj żyją dookoła. E, nie wchodzimy sobie w drogę, czy mieszkają dookoła domu. E, można je obserwować, jest to bardzo ciekawe e, i, że tak powiem, bezpieczne, jakby ktoś miał różne skojarzenia. Także taka ciekawostka przykładowo, co biega tutaj dookoła domu. A to już typowe zdjęcie z Cancun w hotelu, gdzie się zatrzymuje przy plaży tu jest pełno hoteli, także często bywam w tych miejscach, żeby mieć wyjście od razu na plażę. Czy jak wpadam na 2-3 dni, to chcę być właśnie blisko wody, bo aktualnie mieszkam bardziej w dżungli. Także pytanie czy szkolenie zwycięskiej układy w pigułce za 1500 zawiera 12 układy? 12 układów? To jest pytanie teraz na czacie. To szkolenie zwycięskie układy w pigułce zawiera 6 powtarzających się układów, czyli co najmniej 3 więcej niż potrzebujemy na start. Także myślę, że jest to sporo na początek. Tak? Natomiast w całych kursach mentoringowych rzeczywiście przerabiamy jeszcze więcej tych układów, bo jest ich w sumie 12. Także uczymy się jeszcze więcej na elitarnych kursach mentoringowych, które są nieco droższe niż tutaj ta promocja, o której mówimy teraz. Kolejne pytanie, patrzę na czacie. Piotr. Czy na koncie realnym 500 dolarów na pierwszy depozyt jest w porządku, czy raczej 1000 dolarów włożyć? 500 dolarów wystarczy, bo na początku tradujesz mikrolotem, czyli najmniejszą możliwą transakcją, więc 500 dolarów całości wystarczy, tak? A później oczywiście zwiększamy wolumen na koncie, zwiększamy troszeczkę konto, tak żeby te kontrakty mogły przynieść więcej zysku. Mira, gdzie znaleźć podstawową wiedzę przed ewentualnym zakupem kursu? Jak ktoś jest totalnym lajkiem do tej pory? Tutaj, na początku dzisiejszych zajęć, pokazywałem, że na naszej stronie Forex jest trader w zakładce bezpłatny kurs. Tu jest kurs początkujący gratis, pierwsza zakładka i przykłady bezpłatnych webinarów, i przykłady transakcji, szkoleń na żywo, dziennych analiz takich podstaw. Także jest cała zakładka, menu gdzie jest no co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, różnych materiałów i kolejna zakładka to już profesjonalne szkolenia. Ale nawet tutaj w zakładkach profesjonalnych szkoleń, to co ja oferuję podczas webinarów, czy rozmów mentoringowych, czyli specjalnych rozmów, jak przystąpić do kursu elitarnego mentoringowego na żywo, są to specjalne oferty, które oferujemy do Was, czyli tak jak tutaj przykładowo specjalne oferty cenowe, tak? To tak ogólnie. Także na dzisiaj słuchajcie, mniej więcej kończymy naszą małą wycieczkę po, na koniec zajęć po Cancun czy po wybrzeżu na południu Meksyku. Jak to wygląda w praktyce? Sami widzicie, czy jak wygląda czasami moja praca? Jak właśnie siedzę rzadko przy plaży, także mówię o tym czasami na spotkaniach, że przy plaży musi być jakiś fajny, pochmurny dzień, żeby usiąść sobie w kawiarni, żeby nie było za gorąco, za jasno, to wtedy można popracować, tak jak siedzę tutaj na. W kawiarni czy w jakimś fajnym hotelu, można zamówić sobie śniadanie, popracować. No tak wygląda praca zdalna online. Także jest to jakiś duży plus w życiu, a później no, niesamowite możliwości tak? rozwoju nie tylko finansowego, ale swoich hobby, swojego prawdziwego ja. O tym mówię w innych projektach. Rozwojowych, mentoringowych, gdzie pokazuje właśnie bardziej życie, czy drugą odsłonę właśnie tego wszystkiego, co robimy finansowo, czyli życie w praktyce, jak człowiek może się rozwinąć na przestrzeni miesięcy i lat, gdy jest ten czas, czy gdzie są te finanse, czy nie trzeba się przejmować tak? tego typu trywialnymi kwestiami, jak zapłacenie rachunków, czy czy jak pokryć jakieś swoje nieduże marzenia, jak przykładowo wyjazd, czy zorganizowania jakichś spotkań, czy, czy kursów, czy retreatów, warsztatów, czy byciu w innym miejscu, tak? No do tego wszyscy zmierzamy. Także pozdrawiam serdecznie z osobami, które skorzystają z oferty Black Friday. Słyszymy się na pewno jeszcze, bo otrzymacie dostęp m.in. do zamkniętej grupy na Facebooku, czyli będziecie bliżej projektu ogółem, jak również będziecie widzieli, jak tradują ludzie na elitarnych i bardziej zaawansowanych kursach. Dostaniecie automatycznie pełen zakres wiedzy tutaj z trzech kursów, w jaki sposób tradować, nie tylko na start, ale w bardziej zaawansowany się spo, sposób w symulacji live tradingu, publikacji danych, czyli w tych trzech szkoleniach na wideo, które są gotowe. Także tutaj możesz posłuchać też, jak tłumaczę o tych trzech szkoleniach. Omówię to wideo, było nagrane dosłownie wczoraj, chyba o ile się nie mylę. Także jak pracowałem chwilę na zewnątrz, w domu, ale na zewnątrz, bo, bo pogoda jest właśnie taka, która umożliwia to ostatnio, czy jest ciepło, ale nie jest super upalnie. Także Kamil, Michał napisze do Ciebie maila odnośnie szkolenia. Ok? Super. Możecie się komunikować ze mną na Michał. Małpa Forex jest. Trader.pl to jest mój e-mail, na którym codziennie czy co drugi dzień odpowiadam na pytania. Ostatnio tych maili pytań jest dużo, czy kwestii, które przerabiamy. Także przez ostatnie 10 lat moja odpowiedź na maila to z reguły była w przeciągu 2-3 godzin, a teraz czasami zajmuje to jeden czy dwa dni, tak? Czyli po prostu coraz więcej rzeczy się tutaj dzieje, czy pytań, które spływają, czy odpowiedzi waszych, tak? Czy prac domowych, które przesyłacie, to wszystko sprawdzam. W miarę na bieżąco. Także, jeżeli macie jakieś pytania konkretne, to zapraszam również na michał.małpaforexestrader.pl. Także do usłyszenia, do widzenia z wami również w grupie zamkniętej na Facebooku, czy w grupie mailingowej, gdzie korzystając ze szkoleń profesjonalnych, jesteś też w osobnej grupie mailingowej, gdzie informujecie czasami o specjalnych promocjach, czy specjalnych momentach na rynku, czy specjalnych zajęciach, które prowadzę dla kursantów na żywo, mimo tego, że te trzy kursy są kursami na wideo, czyli całkiem automatyczne szkolenia dostępne 2-4h przez cały rok. Możesz sobie je oglądać i jeszcze dłużej. Także jest nieograniczony dostęp do nich. Na tym polega ta promocja. Także pozdrawiam Was serdecznie. Promocja będzie trwała przez kolejne dni, albo jak skończą się miejsca. Mateusz będzie tutaj pokazywał Gdzieś tutaj jest ilość miejsc, czy będzie się pokazywała ilość miejsc, ile zostało miejsc. Na innej stronie, tutaj widzimy, że do dzisiaj było to 11 miejsc. Także to jest podstronka, gdzie będę Wam przysyłał również materiały związane z tym szkoleniem, czy z tym, co się dzieje wczoraj, dzisiaj, jutro pojutrze. Tak? Także dziękuję Wam serdecznie. Tym akcentem kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia, do widzenia również. Trzymajcie się na razie, hej.